Zostań, zostań. Proszę Państwa, bardzo proszę. Szanowni Państwo, przystępujemy do debaty. Bardzo proszę. Panie Marszałku Bosak, Panie Pośle Zapałowski, bardzo serdecznie proszę. Proszę Państwa. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy Prawo farmaceutyczne, druk 185. Powyższy projekt ustawy został skierowany do Komisji Zdrowia do pierwszego czytania. W czasie pierwszego czytania pojawił się wniosek o odrzucenie. Odrzucono. Pojawiło się 5 poprawek. Wszystkie, proszę Państwa, odrzucono. Brawa. Wróciły te poprawki w postaci wniosków mniejszości. 4 takie wnioski mniejszości, tak podkreślam, mniejszości odnotowano. Chcę złożyć sprawozdanie w sposób niezwykle rzetelny z prac Komisji Zdrowia. Chcę Państwu powiedzieć, że pojawiły się przeróżne wątki w toku debaty nad tabletką dzień po. Poseł Bogucki z PiS wnioskował o to, żeby przenieść debatę na godzinę po 23, żeby nie słuchały tej debaty dzieci. Poseł Bogucki też zwierzył się Komisji Zdrowia ze swoich wspomnień z małego, objazdowego kina w niewielkiej wsi, gdzie puszczano film dla dorosłych. Komisja w toku swoich prac nie doszła do wiedzy i przekonania, dlaczego godzina 23 jest godziną graniczną dla posła Boguckiego, kiedy może rozpocząć myślenie o tabletce dzień po. Składam sprawozdanie. Pan poseł Bogucki z PiS-u. Chciałem też powiedzieć, że w toku analizy pan poseł Bogucki dopytywany przez członków komisji, co mu chodzi po głowie po 23, nie odpowiedział. Pan poseł Polaczek w toku debaty nad tabletką dzień po porównał, czy zechciał przekonywać pozostałych członków komisji, że tabletka dzień po jest trochę jak pędzący tir. Te wszystkie wnioski i pomysły nie zyskały aplauzu większości komisji i komisja w swojej mądrości podjęła decyzję, aby poprosić Wysoką Izbę o przyjęcie projektu ustawy w całości, bez poprawek.